przejdziemy przez Plac Konstytucji, bo nie skorzystamy z tej biblioteki na Koszykowej 28 po raz enty. Dlaczego? Gorzej od dziadostwa. Oni się przeoczyli, myśleli, że PO wygra, a to linia Mysia wygrała i to, co oni zrobili odwrotnie, to im nie wyszło. Stanowiska stojące na komputery są puste. Nikt nie korzysta. A te, co siedzące, to zajęte. Poza tym większość jest na katalogu. I w ten sposób, proszę Państwa, jest bardzo, bardzo źle. Ale my do rzeczy mówimy. Przecież my nie narzekamy. Mówimy, że linia PO przeliczyła się, myślała, że UNA wygra. Mysia wygrała linię. No właśnie. A poza tym święta, bo Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego zamknięta. Trzeba mieć na wszystko czas. Jeden jest wernisaż w Warszawie, dzisiaj na Mazowieckiej. 11 autom, artysty plastyk. A to są domy na pęczki. Domy towarowe centrum. Kaszlą moferowe. Tutaj śpią na przystankach, jak Państwo widzą, bezdomni. Tak jak mówiłam, kino Relaks, ulica Złota. Choć nie ma tego złota. No, także jesteśmy. Świętokrzyska, Marszałkowska. Tego Sezamu też nie ma, Państwo zobaczą. Oj, się wychodziło. Zobaczmy. To są takie wieżowce 19-piętrowe, proszę Państwa, po wojnie pobudowane. No a my rozprawiamy na temat, jak to teraz będą żebrać. Jak to zrobić tak, żeby kogoś przechytrzyć. Oszukać. No to byłam dzisiaj na Koszykowej 28 w bibliotece, w sumie miejskiej, w sumie prawie jak Narodowa, ale w Narodowej nie byłam, bo nie chciałam. W Buwie jeszcze przerwa dzisiaj jest, proszę Państwa, bo to jest wczoraj przerwa, dzisiaj i jutro, jakby święto, proszę Państwa, jakby święto. Pałac Kultury Stalina i Lenina dominuje tutaj nad linią Mysią. Ateistyczny Pałac Kultury Stalina i Lenina sobie nic z tego nie robi. Ulica Marszałkowska. Jeszcze dziś i jutro, pojutrze pracują 3 dni i weekend.